Siemanko, siemanko, ja jestem Wartes, witam was w kolejnym odcinku z Call of Duty World War II. Dokładnie tak, mamy przed nami misję Ren. 45. Z 9 pancerną, zobaczmy, co tam powie. 9 mamy zająć most. Jak się przedrzemy, to opór niemiecki załamie się. Okej, jest, no to co, no to zaczynamy misję Ren. Cutscenka przed nami. I zobaczymy, co dalej. Przy Hazel, przy narodzinach naszego dziecka. Ale muszę przekonać Pearsona, żeby dał mi walczyć. Muszę odnaleźć Zussmana. Wiem, że on by mnie ratował. Jeżeli nie wrócę do domu, to czuwaj nad nimi, bracie. No, za dużo tu nie było powiedziane. Okej, zobaczymy. Swoją drogą już jesteśmy bardzo blisko końca gry. Także mam nadzieję, że będzie naprawdę jakaś mega rozwałka, nie? Pearson dawał gaźnik. Dzięki za cynk. Dobra. Pyk. No więc witam pana Pearsona. Zachlanego jak zwykle. No kurwa, jaja sobie robisz. Nie zostawię Zussmana na pastwę. Pozwierzaj się kapelanowi. Tu nie ma miejsca dla gnoja, który nie wypełnia rozkazów. Postąpił pan wbrew rozkazom i nie zostawił swoich ludzi w Kasserin. Wypomniane. Co żeś kurwa powiedział? Słyszał pan. On ledwo stoi. Wypierdalaj, póki jeszcze możesz. Davis mi mówił, to nie twoja wina. Próbowałeś tylko ocalić swój pluton. O, agresor mu się odpalił jeszcze, nie? Spieprzaj! Nigdy się nie wybieram. Spieprzaj, mówię! Zabolało! No i co powiesz? Miałem rozkaz się wycofać. Ale ja po prostu chciałem się popisać. Powiedziałem ludziom, że utrzymamy przełęcz do przybycia posiłków. Ale te nie nadeszły. Nigdy nie nadeszły. Pewnie masz rację. Skazałem ich na śmierć. Teraz idź. Bez plutonu nie idę. Wydaje ci się, że masz jaja. Spróbuj skupić się na zadaniu, gdy dookoła każdego dnia twoi ludzie padają jak muchy. Turner nigdy nie poddałby się. Nie żyje. Niech jego ofiara coś znaczy. Żadna ofiara zbyt wielka. Co ty wiesz o poświęceniu? Nic. Nic, a to? Zwolnienie z honorami podpisane przez Davisa. Mój bilet do domu. I co, zatkało? Tam mogłem mieć wszystko. Powitanie godne bohatera. Nawet brązową gwiazdę. Ale mam tu jeszcze zadanie. Ciebie chyba pojebało. I to jeszcze jak. Dobra, do szeregu. Sierżancie. Także wracamy do gry. Nie, kurwa. Jeśli chcesz wrócić, to teraz. Nie waż mi się włazić w drogę. Widzę, że rodzina w komplecie. A jak? Nie cała. Weźmy ten most i znajdźmy naszego brata. Daję, spodobowy. Daję. Dobra, inaczej mówiąc, wszystkie cutscenki, które widzieliśmy pod koniec ostatniego odcinka, to były po prostu wyobrażenia, jak on by wrócił do domu, co tam by się działo, nie? Musimy tylko zająć. Dlatego zostaliśmy. Musimy odbić Zussmana. Też przy okazji jakieś misje powykonywać. Dobra, oglądamy. Przeprawimy konwój i jesteśmy u Frycu. I pozamiatamy. Wszystko albo nic. No tutaj zmierzaliśmy. Ruchy.
No to do akcji, kurde. Jak widzimy, tutaj jest odpowiednio grubo. Także no, będzie kogo tutaj poubijać. Dobra. Dajesz, dajesz, dajesz. Szybko. Dobra, ja sobie podejdę tędy. Dobrze, okej. Nie zwalniamy, nie ma takiej opcji. Ciebie jeszcze dobijemy, no dobijemy, mówię, padaj, że wreszcie. No proszę. A myślałem, że tu jakiś trupek leży. Dobra, nice. Super. Idziemy, 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 na pełnej. Dobra, ja sobie zajdę tędy standardowo. Tu by było prościej dla naszych. Coś tu nam wywaliło ostro. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Ile? Tu... O dziwo, nie oberwaliśmy ani razu. Pyk. Leżeć, kurde. Kogo zdejmować? To... Słyszałem, że mają taki sprzęt, ale żeby tak od razu w nas rąbali? Okej, jednego mniej, świetnie. Nie traficie mnie, kurde. Styles, nie zasłaniaj. Styles, mówiłem ci coś. Ja to ich tak ładnie zdejmuję, a ty mi się wcinasz. Pod celownik. Ojojoj, brak amunicji. Poradzę sobie i tak, nie? Dobra, póki co z tym polatam, może gdzieś amunicja po prostu będzie. Okej. Przypalaj, dobrze ci to idzie. Nikogo od amunicji nie mamy? No nic. Dobra, dobra. Lecimy, kurde. Elo. Wyrzucam granat. To powodzenia. A ty jeszcze tak, kurde. Wysadziłem mu granat, a ten co tam? Granat, kurde. Elo, nikogo? Dobra, to idziemy wyżej. Co by mogłem tutaj im granat dać, nie? To jest taka zarąbista miejscowa, w nic się nie patrzył, no nie? Tak po prostu im przeturlać. Super. Wyglebował. No, leżeć, leżeć. Nie, nie zabijaj. Ej, co dalej? Chyba czekam, aż wejdę na górę, nie? Chociaż pokazuje mi zbiórka przypisania właśnie, kurde. Bym sobie stał tutaj? Gdzie tu było zejście? Tutaj, dobra. Idę, idę. Wezmę sobie trochę amunicji od nich tutaj. Gdzie tu było wyjście? Tutaj, okej. Okay. A, zaspędziało mnie. Koty sierść tracą i kurde. Zaraz do nosa leci, chamstwo takie. Wysadzą ten most, musimy ich zatrzymać. Staj, co jest? Rzucają co mają. Dajcie nam trochę czasu, zajmiemy się ładunkami. Pójdę na szpicy, a Daniels i Styles osłonią saperów. Pytania? Nope, lecimy. Idziemy, idziemy! Okej. Okay. Zajmijcie się ładunkami pod głównym przedziałem. Szkopy się wycofują! Uwaga, nie wychylać się! Nie wychylać się? A ja poleciałem naprzód, tak? Dobra. Przed nami, na twój strzał, Daniel. A, Pearson też. Prawie oberwał. Kurde, małe te magazynki w tym. Okej, nie ma sensu już do niego strzelać. Nie wiem, co ty robisz, ale leżysz. Spoko. Aj, kurde. Ostatni nabój. Sorry, że cię postrzeliłem. Ale jak widzisz, polowałem na typa, który mi ucieka. Leżeć, kurde. No. Co robimy? Nic nie robimy. Pa, jeszcze stoję. O kurde.
Wytrzymał mnie malutki. A no widzisz. Dawać, dawać, dawać. Okej. Okay. Słyszycie? Dobra, dajesz Pearson. Lecisz przodem, kopiesz pudła. Aj. Zdejmujemy tych czy nie? Oni już nie żyją, nie? Kurde, ci zamiast uciekać, to szukają szczęścia na moście, nie? Lecimy, lecimy, co do mnie walicie, halo? Co, nie, 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 to mnie wkurza. Po prostu. To jest lepsze, bo dwa hity. I leżą, nie? No leżeć miałeś, typie. Wytrzymalszy gościu jakiś. Super. Ja już w niego strzelałem! Widziałem, że ma rakietnicę, halo! Tak się nie robi. Wait, tam jest snajper. A, tu mnie zrespił koło tego gościa! Ja pierdzielę, przecież... Patrzcie, jakiego ja mam tego. Respa, nie? Koło tego typa. Którego nie powaliłem, ja pierdzielę. No i co, i poleciałem prosto, nie? Dawaj go, bo on mnie zabił. Super. Leży. No to teraz możemy twoich kolegów pozamiatać. Ładuj. Dobra. Eloszka. A tam jeszcze na górze strzelają, dobra. Szkoda, że nikt ich nie zdjął przede mną, nie? Dobra, nice. Tam nie wiem, czy ktoś jest. Jak? Jak wezwać? Ty mi pomożesz, tak? Dobra, N. Rzuć mi ten dymny! Dawaj. O! No G! Odrzuć! Widzieliście, w jakim momencie tutaj granat przyleciał? Dobra, moździerzowy, którym to się rzuca? Nieważne. Czekaj, czekaj. Dymne chcecie? Pokiwam dymne. Zostaw go, kurde. Ja tu dam radę sobie bez wsparcia żadnego, kurde. Co jest? Przeładuj. Apteczkę. I lecimy, kurde. No i leży, elegancko. Opa. Który chce oberwać, ty? I ty? Ekstra. Jasne. Pa, jak to zrobię. Patrzcie. Cześć. To dla ciebie. Kurde, ja ci granat dałem. A ty kumplowi oddałeś. Rzucam granat dymny! Jeden przycisk, sorry. Gdzie ty, kurde? Dobra. Rzucam dym! Jaki dym? Właśnie. Nikt nie przetrwał. No to nice! I siał w dym, blu, blu, blu. Co? Przyczepił się do sofitu. Skubany. A ty co? Kurde. To już czysty! Przetrwał granat, ale... już mnie nie przetrwał. Dobra, idziemy na dół. Oni nam tu już nie zagrażają. Jak najbardziej. Przy okazji sobie amunicję odnowimy tutaj. Pyk. No i siedzi. Dobra. Lecimy, panowie, dalej. Otwierać. Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze. Dobra. Otwieraj, otwieraj. Daniels, Howard, za mną. Jasne, kurde. Lecimy. Zadymka. Macie dymny. Dobra. Chodźmy, chodźmy, chodźmy! O, co tu się wyprawia? Wiecie co, weźcie, prowadźcie może, co? Uff. Co tu się dzieje? Dobra, nice.
Stare skurde. Lecimy, lecimy, lecimy. Cześć. Dobra, musiałem sprawdzić, czy tam nikogo nie ma, nie? Dobra. Już blisko. Elo? Elo? Przejmij stanowiska przeciwlotnicze! Już biorę! Dawaj! Broń się mostu! Odwróć w lewo! Dobra. Dwóch mamy. Dziesiątki danie! Proszę bardzo, kurde. Na pierwszej! Już staram się. Oberwał i spada! W jednej linii można też strzelać, nie? Sobie, Danie. Bez problemu, kurde. Już strzelaliśmy z tego. Po lewej! Po lewej, po prawej, wszędzie oni są. Namierzyli cię, Danie! Oberwał i spada! No to niech spadają, jak mnie namierzyli, kurde. Dobry strzał! Na 12! Widzę. Dobra. Na drugiej! Jeszcze gdzieś lata. Dobra, z głowy, z głowy, z głowy. Dawaj, nice. Który jeszcze taki kozak? Nie mogę strzelać. A, bo nasi lecą. Okej. To nasze samoloty. Spoko. Domyśliłem się, bo nie mogłem strzelać, nie? Tak też bym zdjął. I by było. Okej, dołącz do swojego oddziału. A myślcie kopami, czy tędy lepiej? Jak myślicie? Wtedy taki, wiecie, trochę hardcore większy. A ja sobie na hardcore lecę. Mordy, ilu was tam jest? Macie cukierki. No. Ktoś wyrwał cukierkiem. Daj granata. Przydałyby mi się. Jednego. Proszę. O, cztery dałeś. Leżysz, kurde. Aj, 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 trzeba go zdjąć. Dobrze. Odejmę. Pana wychylonego zdejmujemy. O, właśnie, tutaj ktoś był, trafiłem. Stopy dają nogę. No i niech dają nogę. Wypierdziulać, kurde. Brak amunicji. Zdejmujemy, kurde. Brwałem. Jaka bezpośrednia walka, nie? Chyba mocniej obrywałem, coś mi się tak wydaje. Albo nie patrzyłem na życie. Też tak mogło być. Ja tu standardowo nie patrzę. Ale mam teraz lepszy pomysł na nich. Rzucam granat! Proszę bardzo, dwa granaty. Okej. Wolę trochę odejść. Rzucam granat! Im kolejnego rzucić. Proszę bardzo, zadziałało. Padniesz ty tutaj. O, to mi się skończyło. Macie kolejnego w sumie. Co ja się będę? Chodźcie, chodźcie. Puszujemy ich. Aha, dobra. Chyba o to chodziło, żebym oberwał, coś mi tak zdaje. No, na to wygląda, nie? Leżeć, kurde. Dobry strzał. Proszę apteczkę. Jak zadymiło. Poddawać się, kurde. Wszyscy wstrzymać ogień! Nie strzelać! Poddają się! Porobieni. To koniec. Koniec. Tak myślisz? Zobaczymy. Ekran nam się ściemnia. Zobaczmy, co nam tutaj mają do powiedzenia. No i co tam? Daliśmy radę, nie? Tu nowy Howard.
Chyba jestem panu winny przeprosiny. Jesteś mi winny sporo więcej. Wisisz mu browca, typie. Zapraszam. Posłuchajmy historyków. Pierwsi za mną. Czego się gapisz, Fryco? Jeszcze mu nawrzucał. A co się będzie? Mamy dane o obozach niemieckich w pobliżu. Davis kazał czekać na zgodę, zanim przystąpimy do wyzwalania. Może tam Zussman będzie? Tak jest, sierżancie. No to co, w drogę. Jestem dumny, że nasz pluton pierwszy przekroczył Ren. Konwój zmierza teraz w samo serce Rzeszy. Wojna już niemal wygrana. Nie dla mnie. Nie póki nie znalazłem Zussmana. I tym się będziemy chyba kierowali w kolejnej misji. Czy ta dalej będzie trwała? Zobaczmy. Niech ten tylko wczyta. Epilog. O, okej. Okay. Ruszyliśmy z mostu na wschód, przeszukiwać obozy. Myślałem, że wiem, czym jest okrucieństwo. Gówno wiedziałem. Ale jedno jest pewne. Nie sposób zapomnieć tego, co zobaczyłem. Według ocalonych resztę jeńców, w tym Zussmana, zabrano do mniejszego obozu 3 godziny marszu na wschód. Miałem tylko nadzieję, że Zuss jeszcze żyje. Spoko, myślałem, że epilog będzie jako oddzielna misja, ale w sumie jak już nam tutaj dali, to lecimy z epilogiem. No co tam, wbijamy, nie? Dobra. Gdzie jest Zussman? Ciekawi mnie ten typ z poprzedniego odcinka, pod koniec, który robił selekcję. Czy on tutaj przypadkiem będzie? Czy to taka mini zapowiedź? Jakby kolejnej części? Z końca wojny? Mogę to otworzyć? Nie. To jest wszystko spalone. Dobra, który budynek mam sprawdzić? Czy tak zapytam, co? Chodź, Styles. Idź otwierać drzwi, bo ja tutaj zdecydowanie nic nie mogę robić. No chcieli, chcieli. W końcu popalili, nie? Dobra, wbijaj tam. Aż tak cuchnie. Co, wszystkich wybili? Świat się o tym dowie. No proszę, będzie sesyjka. No okej. Traktowali ich tu gorzej niż zwierzęta. Wygląda na to, że byli bici, głodzeni, zmuszani do pracy ponad siłę. Czyli teraz będziemy każde zdjęcia podziwiać. Z zapisem małym. Rób, Styles, wszystko, wszystko. But. Czyli co, marne szanse dla Zussmana. Co macie? Naziści wymordowali naszych z zimną krwią. Ogień piekielny nie byłby w stanie wymazać tych zbrodni. Jup. Dobra, co dalej? Zamordowali najsłabszych, tych, którzy by ich spowalniali. Idę, idę. No to idziemy za nimi. O. Obiecałem Zussmanowi ratunek. Jest mała szansa, że uratujemy jeszcze, nie? Mała. Idę na szpicy. Szybko! Res, strzelaj! Wszystko w życiu zatacza krok. Ta wojna, zdarzenia z przeszłości. Zupełnie jakby było mi pisane.
Najwyższy czas wracać do domu, braciszku. Zginąłeś tam wśród śniegów. Wszystko przeze mnie. Cholera. Idę po ciebie, Zeus. Nie umrzesz, bracie. Nie teraz. Czyli co? Tym razem uratujemy, tak? Dobra. Gdzie te SS-ki? Zeusman! Chyba dobrze idę. Ale wiesz co, Daniels, na twoim miejscu bym to bardziej chciał zrobić z zaskoczenia, ale jak będziesz krzyczał, to ich nam pozdejmują. Będzie lipa. O, coś słychać? Odszukaj Zeusmana. Dobra, jest szansa. Tylko żeby nam tu Daniels nie wymiękł, nie? Co wątpię oczywiście. Dobra, jesteśmy na miejscu. No i robił wyżynkę, nie? Jest Zeusman! Mam cię, kurde. Okej. Okay. Daliśmy radę. To koniec? Czy ja znowu majaczę? Co oni ci? Myślałem, że zostawili nas. Że umrę tutaj całkowicie sam. Napij się. Już dobrze. Zawsze nade mną czuwałeś, Paul. Tak było pewnie i dziś. Tylko jedno trzyma człowieka na nogach w czasie tej długiej drogi. Bracia broni walczący u jego boku. Odpowiedzieliście na wezwanie. Z wężyn i z nizin przybyliście walczyć o pokój i wolność. Dziękuję wam. Cały świat dziękuję. Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie. Już na zawsze pozostaniecie braćmi, bohaterami. To na tyle, chłopy. Zeusman, chciałbym ci to dał. Tobie się bardziej przyda. Masz dzieciaka. Dzięki, to dla mnie wiele znaczy. Będzie dobrze. Panowie? Queens! Wasz syn marnotrawny powraca! Poradzisz sobie, stary? Wpadnę do Zeusmana. Sierżancie? Pan do domu? Armia to mój dom. A ty co, nie zostajesz? Już zatęskniłem za Teksasem. Trzymaj się, farmerze. Trzymam. Powiem synowi, jak walczyłem u boku Pearsona. Wielkiego wodza i pojeba. I to jeszcze jakiego? Jak będziesz w Chicago... Kiedyś będę. Prędzej to ja pierwszy odwiedzę to twoje całe Longview. Wpadaj, kiedy chcesz. Wiesz co? Wtedy jak nas złapali... odebrali nam więcej niż wolność. Choć trzymali więźniów razem, to każdy był sam. Liczyło się tylko to, żeby przetrwać. Ale ty... mogłeś wrócić jako bohater. Czemu zostałeś? Co to za bohater? Który nie pomaga. Do końca. Do końca. Tej nocy sen skończył się inaczej. Wróciliśmy do domu. Obaj. Ciągle słyszę tamte wilki, Paul. Czasem nawet je widzę, ale... nauczyłeś mnie z nimi walczyć. To powinno być twoje. Pokazałeś mi, że bohater ryzykuje wszystko,
żeby ocalić swojego brata. Jesteś moim bratem i bohaterem. I mamy koniec! Tak, zakończyliśmy grę. Myślałem, że jeszcze pociśniemy jeden odcinek, bo jak widziałem, ile jest właśnie misji w grze, także... Ale okej. Epilog dosyć krótki nam się tutaj trafił. I co? Fajna kolejna historia z Call of Duty. W sumie dawno się nie bawiłem dobrze przy kodzie. Jak pamiętacie, te robili te przyszłościowe części, to tak trochę niezbyt. Ale tutaj fajnie, powrót do właśnie II wojny światowej. Udało im się. Zdecydowanie im się udało. Fajna gierka. Krótka jak zwykle, jak to przy kodach bywa, ale fajna. Także co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie serii. Jeżeli wam się podobała, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Zapraszam was na moje inne serie. Aktualnie wiecie, cały czas nagrywam Assassin's Creed Origins, na którego was jak najbardziej zapraszam wszystkich. No i co? Jak wyjdą inne fajne gry, oczywiście będę nagrywał. Także do następnego. Na razie i cześć. Hej, hej.